Rada Miejska Wałbrzycha odrzuciła kontrowersyjną petycję, której autorzy domagali się m.in. zakazu szczepień. Przypomnijmy, że Fundacja imienia Nikoli Tesli z Białegostoku domagała się od władz Wałbrzycha, by w mieście zakazano stosowania maseczek, zabroniono kierowania chorych na kwarantannę i zakazano stosowania szczepionek mRNA. Radni musieli zająć się petycją na ostatniej sesji. Na początku sesji radny Jerzy Langer złożył wniosek o wykreślenie tego punktu z obrad, argumentując, że petycji nie złożyli mieszkańcy Wałbrzycha, a jej przedmiotem są sprawy, które nie leżą w kompetencji władz miasta. Przeciwny jej procedowaniu był także prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, który rzadko zgadza się z opiniami radnego Langera z Prawa i Sprawiedliwości. Zdroworozsądkowe podejście nakazywałoby nie rozpatrywać tak szkodliwych, nie wiem, petycji, ponieważ one wywołują tak naprawdę chaos informacyjny, szum. I z tego punktu widzenia zgadzam się, że no, jest to rzeczywiście zaskakujące, że będziemy rozpatrywać jakiś tego typu przynajmniej wątpliwy intelektualnie projekt. Niestety, jak wyjaśnia Justyna Woźniak, radca prawny Urzędu Miejskiego, nie ma przepisu ograniczającego, kto może złożyć petycję w dowolnej Radzie Miejskiej, jeśli dokument spełnia wymogi formalne. Musi przejść pełną procedurę, zakończoną podjęciem stosownej uchwały. Jak przekazał przewodniczący Komisji Skarb Wniosków i Petycji Krzysztof Kalinowski, petycja spełniła wymogi formalne, ale komisja zarekomendowała jej odrzucenie jako bezzasadnej, ponieważ jak już wcześniej wspomniano, adresatem tego typu postulatów nie powinna być Rada Miejska. Ostatecznie radni bez zbędnych dyskusji zagłosowali za odrzuceniem tej petycji. Przeciwko odrzuceniu zagłosowało dwóch radnych, Mariusz Kalinowski i Marek Dolat, ale jak później tłumaczyli, pomylili się podczas głosowania.